Podcast Twoje głupczyce. Informacje i wywiady z regionu. Twoje głupczyce to Twój portal regionalny. Paweł Buczek, stąd Ty ale też członek kilku organizacji, czy stowarzyszeń. Ciężko mi powiedzieć, w jakiej, roli, w jakiej roli w tym naszym dzisiejszym spotkaniu występuje aczkolwiek najbezpieczniej to po prostu Paweł Buczek. Kolejny raz spotykamy się w temacie takich wspólnych zainteresowań i zamiłowania powiedzmy do czereśni, tak? Lubimy te owoce. E, oczywiście witam Cię Mateusz, oczywiście też nie po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni i cieszę się, że też e, mamy podobne zainteresowania. E, tak, lubimy czereśnie, między innymi czereśnia, bardzo, bardzo wdzięczny e, owoc, tym bardziej, że żyjemy w okolicy, gdzie tradycja Alei czereszniowych jest no, dość e, bogata. Jak daleko sięga w czasie? <laughs> tak naprawdę ciężko powiedzieć, ale dotarliśmy na przykład przy okazji e, tworzenia książki o historii maltańskich grobnik do mapy z 1750 roku, czyli po XVIII wieku, gdzie aleja czy aleje Czereśniowe e, były już zaznaczone, czyli e, można, można spokojnie zakładać, że już w czasach e, maltańskich tych stron. Czyli w XVIII wieku już te aleje były sadzone. Później, później już na pewno w czasach, w czasach pruskich i w czasach niemieckich, te aleje tutaj nie tylko czereśniowe, bo też i, i, i gruszkowe, i, i aleje jabłoni były na tych terenach. No i w zasadzie tak to zostało do czasów powojennych. Niestety do dzisiaj większość tych alei nie przetrwała. Co się takiego stało? No myślę, że kilka składowych się na to złożyło. Przede wszystkim, drzewa owocowe mają swoją żywotność. To nie są wieloletnie drzewa. Czyli zakładając, że te, te, te drzewa, które już były dużymi i, i już kilkudziesięcioletnimi po wojnie w latach 50., no po prostu ze starości nie wytrzymały do dzisiejszych czasów. No ale też trzeba jasno przyznać, że my, mieszkańcy, skutecznie. Pomogliśmy w tym procederze niszczenia niszczenia drzew. Wypalanie poboczy, łamanie gałęzi, albo wręcz wycinanie tych gałęzi z premedytacją, zaskutkowało tym, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat te aleje po prostu niemalże przestały istnieć. Zainicjowałeś powstanie sadu rozsadnikowego, z którego to właśnie w tym roku obsadzaliście? Tak, to jest projekt, wymyśliliśmy projekt Chcę rosnąć razem z mańczewem. i takie było założenie projektu, że posadzimy, posadzimy podkładki, na których będziemy szczepić drzewa, starych odmian drzew owocowych i będziemy je rozsadzać. Aczkolwiek rzeczywistość trochę nas zweryfikowała z dwóch powodów. Trafiliśmy niestety dwa bardzo suche lata, w sensie pory roku. Wiemy jak, jak, jak te lata wyglądały w roku 19 i 18. Niestety yy, udatność tych, tych szczepień nie jest, yy, nie jest taka, jakbyśmy chcieli, bo yy, po prostu bez nawadniania nie udało się tego zrobić. Ale yy, po drugie, założenie yy było takie, że w przestrzeń publiczną na te drogi polne będziemy sadzić drzewa wysokorosnące, tak, jak to bywało. Yy, pierwotnie, i tak jak powinno być. Niestety dzisiaj yy, musimy się poruszać. W tej rzeczywistości, jaką mamy, a drogi polne są w granicach swoich geodezyjnych nie tak szerokie, jak byśmy chcieli. Kiedybyśmy tam jeszcze posadzili drzewa wysoko rosnące, okazałoby się, że niestety brakuje nam miejsca na tą najważniejszą część, najważniejszą funkcję drogi, a chodzi o poruszanie się. Poruszanie się sprzętem, tym bardziej, że sprzęt rolniczy też jest już w dość znacznych wielkości. Także Niestety, poruszając się w granicach prawa, na drogach polnych, które mają kilkanaście metrów, niestety nie da się posadzić wysokorosnących drzew. Dlatego ta szkółka zostanie dalej szkółką i będziemy z niej pozyskiwać te drzewa, ale będziemy je siedzieli już gdzie indziej. Albo, albo część tych drzew tam po prostu zostanie. Bo jest to też bardzo fajne i wdzięczne miejsce, myślę, dla krajobrazu miasta, też będzie to z pożytkiem. A posadziliśmy tam drzewa średnie, na średnich podkładkach, ale za to bardzo, bardzo bogatą ilość odmian od wczesnych do późnych drzewa takie porządne, porządne sadzonki, porządny materiał. Także wydaje mi się, że zrobiliśmy optymalnie to, co, to, co się dało na tą chwilę zrobić. Kto jest organizatorem tej akcji? To jest proste pytanie, ale, ale zarazem trudne pytanie, bo ja jestem Sołtysem, ale też jestem członkiem Stowarzyszenia Inicjatywa i, i członkiem jeszcze kilku innych organizacji. I tak naprawdę ciężko powiedzieć, kto jest organizatorem, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy. Po części też jest tak, że jesteśmy członkami właśnie kilku stowarzyszeń, czy to ludzie, którzy mi pomagali, to są i, i, i członkowie LZDS-u, i strażacy, i, i członkowie innych stowarzyszeń. Jedyne, co jest pewne, co, co, co można naprawdę jakby z czystym sumieniem powiedzieć, to tutaj jako członek Stowarzyszenia Inicjatywa jestem, biorę udział w projekcie Bioróżnorodności Województwa Polskiego realizowanym przez Urząd Marszałkowski. Ten projekt już się skończył, ale to był właśnie impuls do tej konkretnej e, akcji, ponieważ e, w ramach tego projektu Urząd Marszałkowski zaproponował chętnym do brania udziału w takiej akcji przywracania przywracania Alei Śródpolnych, Alei Drzewowocowych. I ja złożyłem swój akces jako, jako stowarzyszenie do, do tej akcji. No ale właśnie z wiadomych przyczyn cały ten projekt został zawieszony, a dzisiaj już w zasadzie odwołany. Jednak biorąc pod uwagę to, że już część prac przygotowawczych przez nas została wykonana, droga została wytyczona, sam pomysł się spodobał i ludzie zostali przyzwyczajeni już, czy namówieni do tego, że, że będziemy to robić. Nie wyobrażałem sobie, że, żeby ta akcja się nie odbyła. I dlatego, tak jak powiedziałem, przez ten impuls, który wyszedł z Urzędu Marszałkowskiego, realizację zrobiliśmy co prawda własnymi środkami, ale czasami nawet to daje jeszcze większą satysfakcję, że potrafiliśmy to zrobić mimo różnych, różnych przeciwności losu i naprawdę wtedy efekt, jest jeszcze lepszy, jeszcze, jeszcze fajniejszy. Także myślę że, to, myślę, że to stąd się wzięło, ale tak naprawdę zamysł takich prac proekologicznych w grobnikach jest już od dawna i od dawna robimy takie mniejsze rzeczy. Czy to konkurs świętego pomagamy pszczołom, czy, czy sad maltański, czy wiele innych takich mniejszych, mniejszych realizacji. Staram się, żeby, żeby w naszej miejscowości ta troska o, o środowisko była już taka permanentna, żeby nie była to tylko akcja jedna co jakiś czas, ale żeby to się odbywało na co dzień. No i też myślę, że to nie jest też ostatnia akcja. Jestem przekonany, że w miarę możliwości, w miarę środków, w miarę płynącego czasu będziemy, będziemy takie przedsięwzięcia, większe, większe lub mniejsze, realizować na dole. Sadzenie drzew to nie tylko sadzenie drzew, ale także przygotowanie tego terenu, tak? Tam została przygotowana droga. No Nawet powiedziałbym inaczej, że sadzenie drzew to jest bardzo niewielki fragment prac związany z tworzeniem alei, alei przydrożnej. Tak, przede wszystkim trzeba, trzeba było zacząć od wytyczenia granicy drogi. Geodezyjnie trzeba było wytyczyć, gdzie ta droga tak naprawdę jest, gdzie powinna być. I od tego trzeba było zacząć, i tutaj wielkie dzięki burmistrzowi Głupczyst, który zlecił, zlecił takie wytyczanie, i Geodeci na zlecenie Urzędu Miasta te prace poczynili. Później oczywiście okazało się, że droga w znacznej części jest zaorana, zasypana ziemią, przebiega nie w tym miejscu, w którym w rzeczywistości przebiega. Także bardzo duża część prac, w zasadzie chyba największa, polegała na przywróceniu, przywróceniu tej drogi w tym miejscu, gdzie powinno być. Ja myślę, że do kilkanaście dni pracy non-stop, koparki i, i ciągników, które odwoziły ziemię, naprawdę mnóstwo, mnóstwo pracy i mnóstwo czasu po to, żeby tą drogę odczyścić, odtworzyć, poszerzyć żeby przede wszystkim i spełniała swoją funkcję jako droga, ale po drugie, żeby pobocze było przygotowane na, na, obsadzanie, na obsadzanie drzew. I tutaj też wielkie, wielkie podziękowania dla tych, którzy, którzy w tym pomogli, bo to poszerzanie i te prace zrobiliśmy w własnym zakresie. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo środków, mnóstwo czasu i jeśli byłoby to przeliczone na na kwoty to naprawdę dałoby pokaźną, pokaźną kwotę, którą udało się zaoszczędzić właśnie przez to, że, że mieszkańcy sami to zrobili. I też przyroda nam nie pomagała, bo takie prace najlepiej robi się w zimie, kiedy ziemia jest zamarznięta. Na, na przełomie roku ubiegłego i tego niestety tej zimy, jak wiemy, też nie było, także musieliśmy z większością prac czekać, czekać do wiosny, aż, aż wszystko wyschnie. Ale udało się zrobić. No a później już końcówka, czyli sadzenie i zabezpieczanie, zabezpieczanie drzewek przed intruzami. Bo i tacy się pojawili. Tak, tak. Niestety, ale też przed zwierzyną, bo, bo zwierzęta, zwierzęta też szczególnie koziołki bardzo, bardzo lubią niszczyć młode drzewka owocowe. Także to też, się, to też się udało zrobić, i też nam e, sytuacja nie pomogła, bo zaplanowaliśmy tą akcję na no, taką bardziej publiczną. E, tak było w zamyśle, że, że będziemy te drzewa sadzić, zabezpieczać wspólnie z mieszkańcami, z, z ludźmi, którzy byli w ten proces zaangażowani i chętni. Niestety sytuacja z koronawirusem spowodowała, że musieliśmy to robić. Niestety we własnym gronie nie, nie można było z tego zrobić akcji takiej szerszej edukacyjnej, ale też, też daliśmy radę i też wielkie podziękowania dla tych, którzy, którzy pomogli w tym specyficznym, ciężkim czasie. Jaka była reakcja, jaki był odzew społeczeństwa na daną akcję? No właśnie i tutaj jesteśmy właśnie w tym momencie, że możemy już mówić o, o efektach takich społecznych tego przedsięwzięcia, bo Informacja o tej, o tej akcji rozeszła się, rozeszła się już w innych mediach, czy to społecznościowych, czy, 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 czy klasycznych, i ja jestem bardzo zbudowany, i bardzo się cieszę, że ta akcja trafiła do wielu osób, ale też ten zamysł i całe, całe to przedsięwzięcie obserwowało i kibicowało mu wiele osób. I dzisiaj właśnie słyszę, że ludzie. Z tutaj, z naszego środowiska, z naszej gminy, z, naszy, z naszej wsi, ale też zupełnie z zewnątrz, bo oczywiście media mają swój zasięg dość duży. Gratulują nam tego przedsięwzięcia, dopytują, jak to zrobić u siebie, planują już takie, już takie akcje w innych miejscowościach, radzą się, jak to zrobić. Bardzo to jest budujące i, i bardzo mnie to cieszy. Jest jeszcze jeden aspekt, który naprawdę też mnie mnie prywatnie bardzo, bardzo zbudował i zmotywował do dalszej pracy w tym temacie, bo nie ukrywam, że akcja z przywracaniem tej alei no, kosztowała dość dużo czasu, pracy i dość dużo energii, także dało, dało nam to trochę popalić. A dzisiaj dzisiaj słyszę, że na przykład właśnie w tym, w tym ciężkim w ciężkim okresie epidemii. Kiedy jednak mimo wszystko do tej akcji potrzebowaliśmy jakichś środków, czy finansowych, czy, czy materiałowych. Kiedy instytucje, które nam zawsze pomagały, zawsze, zawsze nas wspierały, choćby jakimiś tam niedużymi kwotami finansowymi, w tym roku nie mogli nam pomóc, ponieważ no, sytuacja budżetowa im nie, nie, nie pozwalała, ale pracownicy tych firm, którzy nam pomagali, albo, albo szefowie, albo ludzie zupełnie postronni wiedząc, że ich firmy nie mogą pomóc, proponowali, że sami się dołożą, że sami, że sami coś e, zrobią, że sami zakupią materiał, że sami e, wykonają usługę. To, to naprawdę było niesamowite i, i, i bardzo się cieszę, że, że taka, taka sytuacja paradoksalnie wystąpiła, bo mówi się, że prawdziwych przyjaciół się poznaje w biedzie i, i ten przykład z Aleją Czereśniową właśnie m, tak pokazał, że nawet jeśli przychodzi ciężki czas, kiedy, kiedy są problemy to można, można liczyć na ludzi i taka wiara w ludzi z powrotem we mnie jest. Planowane są jakieś kolejne aleje, powiedzmy nie wiem, śliw w grobnikach. Generalnie wyglądało to tak, że jeszcze za czasów pruskich korzystano przede wszystkim z dobrodziejstwa ziemi. To znaczy, że jeśli ziemia w danej miejscowości była bogata, zasobna, to można było sobie pozwolić na uprawianie tam czereśni. W innych miejscach, choćby naszej gminy, na pograniczu, gdzie, gdzie ziemia jest słabszej klasy, tam były aleje jabłkowe najczęściej, jabłoni, bo jabłoń sobie poradzi w gorszej, w gorszej ziemi, gdzie zupełnie nie poradziłaby sobie czereśnia. Także korzystając z źródeł historycznych. No i też z naszych doświadczeń, bo ja jeszcze pamiętam te aleje, które, które tam były, to w okolicach Grobnik były przede wszystkim właśnie aleje czereśniowe i jedna aleja śliw. Korzystając właśnie z tych danych, z tych informacji, takie aleje, jakie były, takie będziemy chcieli przywracać. Aczkolwiek dzisiaj jesteśmy w zupełnie innych realiach. Niektóre drogi są drogami powiatowymi, inne są gminnymi, inne są jeszcze innymi, należą do innych zarządców, także... Dzisiaj niestety musimy się poruszać w ramach przepisów prawa, w ramach kompetencji i właściwości odpowiednich samorządów, ale myślę, że chęci nam nie zabraknie, siły i uporu też nie. Jeśli tylko jakieś odpowiednie środki finansowe i, i, i dobra wola pozwoli, to będziemy to robić. Ale też nie ukrywam, że mamy jeszcze wiele innych równoległych przedsięwzięć, które realizujemy. A ludźmi jesteśmy cały czas tymi samymi. Często jesteśmy zaangażowani w różne inne jeszcze przedsięwzięcia i trudno, trudno jakby w jednym momencie prowadzić wiele równoległych, ważnych, dużych tematów. Także tutaj się obawiam, że kiedy będziemy robili inne rzeczy, to braknie nam czasu po prostu na, na odtwarzanie, ale jestem przekonany, że prędzej czy później podobne akcje będą. Dziękuję, Paweł, za rozmowę. Ja dziękuję również, wielka przyjemność. Podcast Twoje głupczyce. Informacje i wywiad z regionu. Twoje głupczyce to Twój portal regionalny.